Także dzisiaj pani Marla będzie mówiła o tej aktywności, o aktywności takiej nie tylko wypływającej ze wnętrza człowieka, z jego charakteru, ale też o tej potrzebie działania dla środowiska, dla miejscu swojego zamieszkania, to co daje nam zwykle dużo satysfakcji i potem taką wymierną korzyść, bo przekształcamy to miejsce naszego działania, naszego życia, no i nową jakość życia tym zyskujemy i na pewno małym nakładem finansowym możemy bardzo dużo zmienić wokół siebie, jeżeli taka grupa ludzi aktywnych się znajdzie. Tutaj pani właśnie towarzysząca tej ekipie będzie trochę zdjęć robiła, filmów, ale nie będą to, mówmy się, takie zbliżenia. Tak, bo to potrzebne jest po prostu do dokumentacji. Ja wiem, że jest bardzo dużo pytań do mnie. Ja też mam do Państwa, dla Państwa też sporo informacji nowych, w tym listy, bo mam listę z zapisem, bo mamy zarezerwowałam dla Państwa wizytę w Tarczy Kwadrat już, więc tam musicie na bardzo fajną sztukę z dobrą obsadą. Dzisiaj musicie Państwo podjąć też na szybko decyzję, bo mam tylko rezerwacje. Niestety takie teraz są realnie rzeczy, albo potwierdzić, albo to przepada, więc tak dość na szybko. Oczywiście, że wszystkich jeszcze raz ponownie serdecznie zapraszam na czwartek, to z rodzinami, ze znajomymi. Naprawdę świetny koncert, jest to bardzo dobry chór, który Państwo usłyszycie podczas inauguracji, a potem myślę, że z przyjemnością obejrzycie nie tylko autorzy tych zdjęć, ale wszyscy nasi uczestnicy zdjęcia z tego pleneru, na którym byliśmy z naszymi uczestnikami w Kazimierzu w tym roku. No i drobny poczęstunek oczywiście będzie na każdym wernisażu. A następnego dnia też mam ze sobą listę, trzeba będzie zdecydować, czy możecie i czy chcecie. Spotykamy się na takim pożegnaniu lata i takim spotkaniu powakacyjnym w ogrodzie botanicznym przy ognisku z pieczeniem kiełbasy. Także bardzo proszę nie uciekać, zostać. A osoby, które jadą do Korbielowa, jeszcze mają dodatkowe informacje ode mnie. Także troszkę to, ale to wszystko po. Na razie zamieniamy się w słuch, włączamy koncentrację, tak? I pamięć, i słuch. Bardzo proszę, oddaję głos. Dziękuję Pani za prowadzenie naszego spotkania. Drodzy Państwo, nazywam się Joanna Pukier i dziś przychodzimy do Państwa z Fundacji Wolności. Zanim oddam głos naszej wieście Marlenie. Zaraz zrozumieją dlaczego. Opowiem kilka słów, dlaczego tu jesteśmy, z czym przychodzimy, co możemy zaproponować. I cóż, bardzo się cieszymy, że możemy skorzystać i z zaproszenia i tu z Państwem się spotkać. Dwa słowa o Fundacji Wolności. Czy ktoś z Państwa może słyszał o Fundacji Wolności? O, nie. Tak, gdzieś nieśmiało ktoś może słyszał. Powiem krótko, czym się Fundacja Wolności zajmuje. Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa, ale też dążenie do jakościowych zmian działalności organów publicznych dla obywateli, dla korzyści wspólnoty obywateli. I w ramach działań Fundacji Wolności prowadzimy taki projekt, który nazywa się ładnie, uważam, że ładnie, w naszym interesie. W ramach tego projektu spotykamy się tutaj dzisiaj, prowadzimy tak zwane kawiarenki i w ramach projektu mogę Państwa zaprosić na warsztaty komputerowe, jeśli ktoś by chciał skorzystać. Z tym, że to nie są takie warsztaty komputerowe, że siadamy i uczymy się komputera. To już są warsztaty komputerowe, mogę powiedzieć, trochę specjalistyczne. Czyli na przykład uczymy się tam, jak założyć ePUAP. To są takie bardzo korzystne spotkania, gdzie często nie wiemy, że można z takich rzeczy skorzystać, które działają na rzecz naszej proobywatelskości, że tak powiem. Oprócz tych warsztatów komputerowych zapraszamy Państwa na porady prawne. Nasze porady odbywają się w piątki i we wtorki w godzinach 15-18. W poniedziałki, wtorki napisane, tablica przyjęła, poniedziałek, wtorek, coś tu mam ulotkę dla Państwa, jeśli ktoś by chciał skorzystać. Tutaj, jeśli chodzi o te porady, to też jest ważne, że one powinny dotyczyć
takich spraw i interwencji i potrzeb dla mieszkańców Lublina, czyli jakiejś grupy społecznej, czyli Państwo na przykład mają kłopot z tym, żeby doprosić się w spółdzielni mieszkaniowej o dokumenty. Czyli na przykład ktoś pod Państwa blokiem wyciął drzewo, a Państwo uważają, że drzewo było zdrowe i piękne i dawało w lecie cień. Czy Państwo chcą wyciąć drzewo? To oczywiście. Następnego nie istnieje. I też mam taką bardzo spontaniczną propozycję. Może ktoś z Państwa ma najbliższe 3 dni wolne, bo mamy 2 miejsca wolne. Na wyjazd do Nałęczowa na 3 dni będziemy się tam szkolić, warsztatować, będą specjaliści. Wszystko oczywiście jest na nasz koszt i wszystko mają Państwo opłacone. Więc jakby ktoś poczuł, że ma 3 dni wolne i chce spędzić z naszą grupą... Na czwartek musi wrócić, bo inaczej. To 2,5. Tak. To bardzo proszę gdzieś po spotkaniu mi wrógnąć. Jeśli Państwo też czują potrzebę skorzystania z warsztatów komputerowych, też trzeba się nie bać, tam jest bardzo fajna grupa, wspaniały prowadzący, panie zachwycają pana Krzysztofa i porusza się gdzieś takie zupełnie nieoczywiste kwestie, które bardzo ułatwią nam życie i poruszanie się po Lublinie. A mamy wolne miejsca w poniedziałki, we wtorki, w środy i w czwartki, czyli można sobie dobrać. Zawsze są w godzinach 16-18. Poniedziałek mamy klubowe. Pan Krzysztof powiedział, jakie to mogą być wytyczne. To jest skierowane dla osób, które mają na przykład, obsługują pocztę elektroniczną. Sprawdzają maila i wysyłają. I tyle, aby zapisać się na warsztaty, wystarczy. Bo to faktycznie minimum. Tak, to nie są warsztaty, które uczą komputera, niestety, jeśli jest takie zapotrzebowanie. To są już takie warsztaty, powiedziałabym, bardziej specjalistyczne. Czyli na przykład właśnie ePUAP, jak wysłać pismo elektryczne, maila z podpisem elektronicznym. I to są też takie kwestie, które są pomijane, a tak mogą nam bardzo ułatwić życie. Będziemy też, spróbujemy głosować w budżecie obywatelskim online, jeśli ktoś nie głosował jeszcze na przykład lokalne zgłoszone projekty. A i jakby Państwo poczuli, że może by potrzebowali takiej porady prawnej, czy zapisać się na warsztaty komputerowe, a może ktoś nawet spuści się na Nałęczów, to po spotkaniu proszę do mnie mrugnąć, to chętnie podejdę i porozmawiamy, a tymczasem oddam głos mojej serdecznej koleżance Melenie Stradowskiej, która jest psychologiem, która jest coachem i która dziś opowie nam o aktywności obywatelskiej i roli osób 60+ w lokalnej społeczności. Chodźmy Państwo młodzi. Dzień dobry. Drodzy Państwo, troszeczkę będziecie się musieli odwrócić w moją stronę, żeby wiedzieć, co ja tam ciekawego wytworzę na tych slajdach przygotowałam. Bardzo dziękuję za wprowadzenie, bardzo dziękuję za przedstawienie. Jestem psychologiem, praktykiem, chociaż od października zaczynam swoją przygodę na stałe z UMCS-em, gdzie będę prowadziła zajęcia dla studentów. Więc to trochę w tę stronę idzie teoretyczną, chociaż dalej... Nie też studenci. Pewnie, że tak. Dlatego tak bardzo się cieszę, że mam tu możliwość różnorodności właśnie dzięki takim fantastycznym spotkaniom. Drodzy Państwo, ja dzisiaj chciałabym powiedzieć, że jesteście Państwo tacy. Dobra. Nie wiem, czy Pan się zgodzi, ale dla mnie to był jeden z takich ciekawszych modeli, który mi się spodobał. A pokolenie, które powinno właśnie być takie, niestety jest takie. Chociaż niestety, stety. Bardziej chodzi mi o to, że czasem młodzi, jak się przebywa z tymi młodszymi studentami, wydaje mi się, że jednak gdzieś te role się odwracają, że oni są ciągle zepsuci, chorzy, trudno im się zmobilizować do różnych rzeczy, więc tutaj jest to dla mnie sama przyjemność, żeby móc z Państwem porozmawiać. Otóż z psychologicznego punktu widzenia jest coś takiego jak późna dorosłość. My psycholodzy nie używamy czegoś takiego jak starość, to dla nas nie istnieje. Tego zazwyczaj w ogóle nie ma w literaturze i od tego odchodzimy. Dlatego, że starość zaczyna się od 25 roku życia.
wówczas nasze neurony, nasze komórki typowe, które mieszkają w głowie, poprzestają różnych takich swoich rozwojowych kwestii. Więc możemy mówić, że starzejemy się od wieku 20-25 lat. Więc nie do końca myślę, że to jest dobre określenie, żeby określać takich młodzików, powiedzmy, jako starszy. Chciałabym podjąć kilka ważnych kwestii. To ten warsztat, ta moja prelekcja jest co najmniej na 5-6 godzin. Ja się postaram Państwu skrócić to, co chciałabym powiedzieć, na 40-45 minut. Jeżeli Państwo będziecie mieli pytania, to jak najbardziej zapraszam. Chciałabym powiedzieć kilka słów o demografii. Co to jest ta osobowość dojrzała? Jak przedstawiają media? Jak przedstawia nauka? Kwestie starości, dlaczego jest to krzywdzące w różnych kwestiach? I chciałabym także wytłumaczyć, dlaczego czas szybko ucieka. Dlaczego my mamy takie wrażenie? To jest bardzo częste pytanie do mnie, tak? Że dlaczego się to tak dzieje, że kiedyś jak byłam młodsza, to jakoś tak mi pomału to wszystko, ten czas jakoś tak pomału leciał. A teraz dzień za dniem, nie wiem co się dzieje, wszystko jest podobne, więc na to pytanie także odpowiem i także postaram się to zrealizować. Generalnie starość jako taka niesie za sobą bardzo wiele możliwości, ale też wiele trudności różnego rodzaju. Generalnie w literaturze mówi się o tym, że są to problemy społeczne, rodzinne czy ekonomiczne. Ze względu na to, że na przykład praca zawodowa dawała możliwość lepszego zarobku, tak? Więcej pojawiało się różnych propozycji. Tutaj w ogóle ta świadomość i to, co się dzieje w gospodarce, zmienia się diametralnie. Kiedyś jedna osoba, pokolenie mojej mamy, ma jedną pracę, w tym momencie już pracuje 40 lat w tym samym zakładzie pracy. Ja mając 27 lat, miałam już z 15 prac. I myślę, że jeszcze będę miała co najmniej 20 przede mną. Więc ta moja mama patrzy na mnie i mówi: ojeju, to taką, to gdzie ty pracujesz w końcu, tak? Więc to się trochę się to jednak... Inne warunki ekonomiczne. Tak, oczywiście. Tutaj jeden zakład pracy, to tak jak widzę po mojej mamie, jedna elektrownia, tato policja, więc to też do emerytury i później mamy jakiś tam swój wymarzony odpoczynek. Ale to też, ten wymarzony odpoczynek możemy spędzić na dwa różne sposoby. Albo siedzimy przed telewizorem i nudzimy się, albo robimy fajne rzeczy, na które nie było wcześniej czasu. Tak? Tutaj naprawdę dla mnie z osobistego punktu widzenia jest to motywujące, bo mój tato odszedł na przykład na emeryturę w wieku tam 40 kilku lat. Policja odchodziła w wieku 25 lat. Pracy. Tak, no to właśnie, po 25 jeszcze wojsko musieli czegoś, coś tam. Nauczyciele też. Tak, no ale to tak, widziałam po jego zachowaniu. Na początku było tak, że zastanawiał się, co ze sobą zrobić, bo były trzy zmiany. Wielu kolegów, wiele rzeczy, które mógł zrobić, wiele rzeczy, które mógł załatwić jeszcze w tamtych czasach. Już jest 10 lat na emeryturze ponad. Więc wyobraźmy sobie, przejdźmy do tamtej jakby epoki, zupełnie inaczej, ale on zrobił coś innego, coś takiego, co go zmotywowało. Otóż wykopał swój staw, wybudował dom, ma wielkie podwórko i teraz chodzi i liczy, ile ma krzewów. Ma ponad 8 tysięcy krzewów i to jest dla niego coś niesamowitego i to wszystko sam wycina, przycina i robi jakieś różne rzeczy. Więc to jest taki przykład. Jego koledzy, a on, tak? I tutaj nie możemy mówić o zasobach takich typowo na przykład finansowych, bo to każdy jest w stanie na przykład ten krzaczek sobie zasadzić. No zgodzimy się, prawda? To nie jest jakieś trudne. Ale generalnie jak można spędzić te kilka lat? Generalnie, jeżeli chodzi o kwestie zmian rozwojowych, mówimy tutaj w mediach, czy w ogóle w książkach, czy na różnych wykładach, że jednak osoby starsze są jakimś czymś uciążliwym dla społeczeństwa. Co oczywiście jest nieprawdą, co oczywiście powinno być kierowane w drugą stronę, a to właśnie w tą stronę, że osoby, które są dojrzałe, osoby, które mają odpowiednią wiedzę, są tak naprawdę skarbem narodowym, które powinny być, ich wiedza, ich zasoby, ich możliwości powinny być wykorzystywane w wielu aspektach. To
to, co się sprawdziło, to, co się nie sprawdziło. Jest wiele pomysłów, przychodzi wielu nowych przedsiębiorców. Gdyby jednak trochę popytali po prostu to, co się dzieje, jak się działo, co się sprawdziło, zupełnie inne kwestie mogłyby być tutaj jakby podejmowane. Aktywna partycypacja w życiu społecznym seniorów jest, myślę, że podstawą do tego, żeby to państwo i świat w ogóle mógł funkcjonować. Jeżeli chodzi o kwestie związane z różnymi badaniami, czy CBOS-u, czy innych psychologicznych, czy artykuły typowo medyczne, mówią nam o tym, że jednak starość wiąże się z różnymi problemami. Oczywiście, jest to wiele problemów, tutaj państwo nie widzicie, myślę, może pierwsze tutaj rzędy, ale wyszczególnienie, na przykład starość, według tych badanych, to nie zawsze pojawiają się silne bóle głowy, silne bóle brzucha, bóle w klatce, suchość w ustach, napady pocenia się, uczucie duszności i wiele, wiele innych. Generalnie później w statystykach, jak to jest naprawdę analizowane, to wychodzi głównie to, że jednak osoby starsze są zmęczone pracą, taką pracą intelektualną, czyli bez przerwy 8-10 godzin dziennie, a nie te wszystkie objawy jednocześnie. Ale to jest błędne pokazywanie rzeczywistości, błędne pokazywanie tego, co ta osoba starsza na przykład może odczuwać. Są badania społeczne, są różne eksperymenty społeczne, gdzie na przykład do szkoły przychodzą osoby takie jak ja i na przykład próbują te osoby młode jakby wsadzić w skórę osoby starszej. To znaczy, dają odpowiednie okulary, gdzie tam pojawia się jakaś wada, prawda? Takie gorsze czytanie. Dają jakieś obciążniki, tak, że być może jak będą starsze, to mogą przybrać na wadze. Mają jakieś tam utrudnienia na kolanach, tak, to typowo takie techniczne wynalazki. I jak reaguje na to młodzież? Otóż młodzież reaguje to tak strasznie, jak pokazują właśnie doniesienia w mediach. Na przykład dzieci mówią, to było najgorsze doświadczenie w moim życiu. Przecież ja nigdy nie będę starszy. Przecież ja nigdy czegoś takiego nie będę odczuwał. To jest tak, jak ja się zajmuję kwestią samobójstw i zawsze rodziny osób, które jakby mają taką sytuację w rodzinie, mówią, że to przecież ich to na pewno nie dosięgnie, przecież to nie do nich. Więc starość, śmierć to jest też taka kwestia, że gdzieś tam wiemy, że to jest, ale przecież mi się to nie przydarzy, mi się to nie przytrafi. Co jest bardzo niestety błędne. Bardzo istotne jest to, żeby jednak pamiętać o tych kwestiach związanych z rodziną, ze społeczeństwem, bo według badań to uważam, że to jest też bardzo wartościowe i bardziej pokazuje prawdę. Do kogo w pierwszej kolejności zwróciłaby się osoba starsza z prośbą o pomoc, na przykład w zrobieniu zakupów? Generalnie najwięcej tutaj mamy mąż, żona, partner, partnerka, później córka, syn. Tak? Tutaj są te osoby najbliższe. Świetnie. Ale co wtedy, kiedy córka, kiedy syn, kiedy osoba, która jakby tutaj jest w tej pierwszej kolejności, nie ma jej obok? To co ta osoba ma zrobić? Czy to jest jedyna opcja? Przecież to trzeba mieć jakieś środki zapobiegawcze, tak? Jak to zrobić, żeby jednak to miało sens i te zakupy przecież trzeba jednak robić. Na czyją pomoc mogłyby liczyć osoby starsze w razie trudności finansowych? I mamy znowu 75%, głównie rodziny. Tutaj jest to piękne, hermetyczne jakby zamknięcie, przy czym pamiętajmy, że jednak te różne kwestie związane z więziami różnymi się jakby coraz więcej jest różności, tak? Kolejne bardzo krzywdzące rzeczy, które się pojawiają w mediach, które się pojawiają w różnych instytucjach, które też są pokazywane, to pokazywanie tego, czego senior powiedzmy nie umie, nie potrafi. W czym jest zły, takie trochę obniżanie poczucia tego, co umie, w czym może pomóc. I tutaj bardzo często pojawia się ta kwestia znajomość języków obcych. No i tutaj jest bardzo często w artykułach, no seniorzy nie mogą pracować gdzieś tam, ponieważ ta znajomość języków obcych jest u nich słaba. No dobrze, niech będzie. Ale teraz
zobaczmy, jak wygląda u młodych osób. To nie jest do końca tak. To jest znowu jakby takie generowanie tej rzeczywistości. Ile osób z Państwa może się w tym momencie dogadać po rosyjsku? Troszkę. Zapomniało, prawda? Ale się rozumie. Ale się rozumie. Rozumie się. A wiecie, co się stało z nami? No właśnie. Gdzieś tam kojarzymy, coś tam zrozumiemy. A wiecie, jak reagują sprzedawcy na przykład w sklepie? Chyba to była Żabka, albo inny Rosłan w Krakowie. Przychodzi pan. Rosjanin? Tam i coś, z tyłu kobieta siedzi. I coś zaczyna mówić, tak? No to ja gdzieś tam zrozumiałam, że chodziło o kartę SIM do telefonu. Pokazuje. Pokazuje, że kartę SIM chce kupić. No to już, wiadomo, o co chodzi. To ja już mu mówię, tam jest kiosk, spróbuj tam. A pani co robi? Trochę może starsza ode mnie, trochę młodsza, nie wiem. Wzywa ochronę. Bo ten pan ją zaczyna zaczepiać. Dokładnie. Bardzo często niestety takie sytuacje mają miejsce. Przede wszystkim, gdzie jest ta kultura multikulti. Ja akurat bywam często w Krakowie, gdzie tam jest naprawdę bardzo dużo. Już język angielski to jakby każdy gdzieś tam młodsze pokolenie, powiedzmy, w szkołach kojarzy. Ale też nie tak do końca, więc tutaj z tymi statystykami bardzo bym uważała, mimo wszystko. Bardzo często pokazywane jest w różnych artykułach, że właściwie osoby starsze to nic nie lubią. Nie lubią ani chodzić do kina, ani na koncerty, ani nie lubią za bardzo do czytelni biblioteki chodzić, okazuje się, ani nie lubią dyskotek i dancingów. No moje doświadczenia są jakby inne, ale jednak gdzieś to w świat idzie, tak? I takie różne kwestie są pokazywane. Jedyne, co to lubią oglądać filmy, DVD, słuchać tylko muzyki. No, albo seriali, no to też, jasne. Ale chodzi mi o to, jak to jest pokazywane. Generalnie powinno się pokazywać to w ten sposób, że ta aktywność obywatelska, to, co jest ważne w każdym wieku, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, co robimy, jest to, żeby nie mówić, ile kosztuje osoba starsza, jak dużo wydaje na leki, na różnego rodzaju kwestie, tylko co z takimi osobami zrobić, jak wykorzystać ten potencjał, jak zrobić coś jakby z niczego. W różnych krajach, oczywiście tych bardziej zachodnich, pojawił się pomysł połączenia sierocińca z domem starości. Okazuje się, że te dzieci mniejsze, ale i osoby starsze korzystały na tym. Osoby starsze czuły się potrzebne, czuły się wartościowe, czuły, że ktoś ich potrzebuje po prostu. Czy to do rozwiązywania, nie wiem, jakichś tam lekcji, tak? Czy do porozmawiania. Te małe dzieci, które w sierocińcu są same ze sobą w grupie rówieśniczej, także miały kogoś starszego, czy to dziadka, czy to tatę, to różne te funkcje, prawda, idą. Ale generalnie miały kogoś, kto w ogóle się nimi zainteresował. W późniejszym wieku te osoby, te małe dzieciaczki, być może nie będą prostytutkami, bo to jest bardzo częste, tak? Kiedy dziecko się czuje osamotnione. Nie będą jakimiś, powiedzmy, przedstawiały jakiejś dewiacji typu kradzieży, bo być może jakieś te wzorce się pojawią. Zobaczcie, jedno miejsce, dwa światy, ale rzeczywiście mogą to mieć, może to być świetna konotacja. Jeżeli chodzi o kwestie starości, to generalnie to oprócz tego, że to jest potencjał, wiedza, doświadczenie, konieczne jest też to, żeby doskonalić siebie, żeby myśleć też o sobie. Często emeryturę, często to, że jest się już takim wolnym człowiekiem, wiąże się z tym, że mamy więcej czasu na realizację swoich rzeczy, na które wcześniej nie było miejsca. Generalnie jeżeli chodzi o takie bardziej prawidłowe już badania przeprowadzone, bardziej rzetelnie, to generalnie osoby starsze cieszą się ze swojego życia. Najtrudniejsze jest to właśnie zdrowie, że często jednak to zdrowie doskwiera, że to zdrowie ogranicza, że niektóre choroby przewlekle się pojawiają i na przykład
uniemożliwiają niektóre rzeczy wcześniejsze, tak? Czy to są typowo takie kwestie kostne, czy to są kwestie związane, nie wiem, z przyjmowaniem tlenków, czy to są związane ograniczenia związane z właśnie dietą, tak? To są takie jedne z poważniejszych rzeczy, które gdzieś tutaj się pojawia. A reszta, zobaczcie Państwo, sytuacja rodzinna, finansowa też tutaj się tak pojawia, ale to też nie jest tak najgorsze, nie? Więc tutaj trzeba zawsze szukać tych swoich pozytywów. Jeżeli chodzi o to starzenie się, to dane GUS-u są i będą przerażające coraz bardziej. Jednak to nasza, tutaj mamy rok 2002, a tutaj mamy 10, tak. W 30 roku będzie to wyglądało o tak. Coraz mniej mamy urodzeń, coraz więcej osób starszych. Teraz jest tak zwana kultura kanapkowa. Kultura kanapkowa to jest nic innego jak osoba w wieku 27-35 i więcej lat, kiedy zajmują się małymi dziećmi swoimi i osobami starszymi, czyli swoimi mamami, dziadkami, no różnie bywa. Tak? I oni są w takiej kanapce. Bo tutaj opieka, kwestia tego, żeby to wszystko świetnie zorganizować, też kosztuje strasznie dużo różnej aktywności. To jest problem, który jest coraz częściej rozwiązywany w krajach zachodnich, ponieważ buduje się bardzo wiele miejsc, gdzie osoby mogą świetnie funkcjonować i to nie są takie, nasze polskie stereotypowe domy późnej starości, gdzie tam nikt się na nim nie zajmie, tylko takie miejsca, gdzie naprawdę można świetnie spędzić resztę swojego życia i nie być wykluczony ze społeczeństwa. To jest bardzo ważne, żeby inwestować w takie rzeczy. W Polsce mówi się bardzo wiele rzeczy, teraz jeszcze przed 13 października mówi się mnóstwo różnych rzeczy, ale pytanie natury racjonalnej. Gdzie są te domy, gdzie jest zabezpieczenie tego, bo to, że my widzimy statystykę, owszem, widzimy, wiemy, że jest tragicznie i będzie coraz więcej osób starszych, coraz mniej urodzeń, no ale co z tym robimy? To jest bardzo dobre pytanie, pytanie wyborcze. Też jestem ciekawa, jak osoby, które kandydują, będą się z tego tłumaczyć. Mam nadzieję, że to jednak się zmieni. Jeżeli chodzi o takie demograficzne statystyki, to 600 milionów osób jest w wieku 60 lat. Co miesiąc przybywa 1 milion osób w wieku po 65 roku życia. Liczba osób starszych w 2020 wzrośnie do 1 miliarda, przy czym to jest już, to już jest za parę miesięcy. Te prognozy były takie straszne, ale to były powiedzmy w 2002 roku. To już nadchodzi, to już jest, to już za parę miesięcy. 20 rok, tak samo jak WHO mówi, że co czwarta osoba będzie miała problemy natury psychicznej, tak? Tylko że natury psychicznej to nie tylko młodzi, nie tylko średnia dorosłość, ale także cała reszta społeczeństwa. Więc tutaj oprócz tego mówienia warto byłoby się tym wszystkim zająć. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z życiem, z kalkulacją, to tutaj jest taki bardzo ważny punkt, że jednak jest coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, czyli takim, który jakby działa w obie strony, tak? I działa na wzrost jakby kapitału, ale też wzrost tego, co my możemy mieć. Jeżeli chodzi o emeryturę, to tak jak mówiłam na początku, możemy siedzieć w domu i oglądać seriale, ale możemy też zmienić rytm życia. Możemy zrobić coś innego. Na początku się być może nie chce, ale później jednak ta zmiana działa pozytywnie. Zamiast wstawania do pracy możemy wstawać do jakiejś osoby, tak? Możemy pomagać, możemy się angażować w życie społeczne, możemy robić coś, co, na co wcześniej nie było czasu, bo były swoje inne zobowiązania, czy rodzinne, czy inne zawodowe. Mówią wszyscy, że w wieku późnej dorosłości mamy coraz mniej możliwości związanej z edukacją, z tym, że osoby starsze nie mają gdzie pójść, nie mają co robić,
A jak widzę, tutaj jesteście Państwo i tutaj widzę ten ogrom różnych możliwości, które macie, więc widzę, że to nie do końca jest to tak prawdziwe. Ale jednak to jest istotne, żeby te stereotypy niektóre łamać, żeby to mówić o tym, że to nie jest do końca tak, jak gdzieś tam nam próbują wmówić. Warto pamiętać, że w tym momencie można zająć się sobą, można zająć się swoim hobby, można robić coś dla siebie, ale też działać obywatelsko. To jest jedna z takich najbardziej wartościowych rzeczy, które mogą mieć miejsce. Jeżeli chodzi o takie kryteria dojrzałości, dojrzałej osobowości, o czym obiecałam, że powiem, to że w wieku, później dorosłości możemy odkrywać to nasze bogactwo i z niego korzystać. Dążyć do szczęścia, dążyć do tego, co może nam dać teraz radość. Ale też konieczne jest to, żeby zadbać o swój proces pamięci, myślenie. Jak Państwo dbać o swoje myślenie? Jak to zapamiętać to, co kupić? A nie wrócić ze wszystkim innym, a nie wrócić z tym danym. Karteczka. Ale jak się pójdzie do sklepu, to się jeszcze więcej kupi. Jak się zastosuje, to kupuje karteczki, to nie kupi. No właśnie. To jest piękne działanie marketingowców, jeżeli chodzi o ten konsumpcjonizm. Idzie się po jedno rzecz, a przychodzi się 10 lat. A jeszcze przyjdźmy, pójdźmy, jak jesteśmy w głowie. To już jest z nami koniec. Zapach, kolory, alejki, gdzie chcemy do chleba dojść, to gdzie jest ten chleb? Tutaj w Leclercu. Na samym końcu. I musimy wybrać, którą z tych ścieżek pójdziemy ciastkami, no to na pewno coś tam nam się spodoba. Pójdziemy proszkami, też na pewno, przecież mi się kończy, nie? Coś. Pójdziemy alkoholem, też na pewno coś się tam skończyło, nie? Zawsze, w każdej alejce coś. A jeszcze promocja. To już wszystko, nie? No właśnie, i wracamy w detalach. Tak, żeby się przypomnieć, że właśnie tego mi to skończyło, a nie na samą cenę. A tak, to jest też bardzo. Uważność też jest bardzo ważna. Super jest, kiedy staramy się zapamiętać to. Chociaż jedną rzecz dziennie. Tak jak ja robię różne rehabilitacje związane z neuropsychologią, to my uczymy się w taki sposób, zależy co ta osoba dana chce, prawda, co chce osiągnąć. Są osoby starsze, które chcą na przykład nauczyć się jakiegoś języka, na przykład języka angielskiego. I wtedy my nie zaczynajmy od tego, że ja uczę przez 2 godziny, bo to nic nie da, bo to tylko może zrazić, tak, bo inaczej się czyta, inaczej się pisze i tak dalej, to jeszcze bardziej mnie demotywuje, ale jedno słówko dziennie. Nauczy się A no to właśnie chodzi o to, żeby powtarzać sobie. A, czyli drugiego dnia to poprzednie słówko i następne. Tak. To potem dojdzie do 50. Tak, dojdzie do 50. No i dzięki powiedzieć. Można zaczynać od liczebników, tak? Są takie jeszcze śmieszne rzeczy, gdzie na przykład próbujemy zapamiętać rzeczy na literę G. Nas pani próbowała nauczyć tak w podstawówce i dalej pamiętam swój wierszyk na literkę G. To już jakieś 20 kilka lat. I uwaga, moja radosna twórczość w wieku 7 lat. Gienka grzmotnęła gryzonia gryzącego gumiaka. Rodzice się za bardzo nie zacieszyli, jak to powiedziałam, że to takie się rzeczy uczę. Ale zobaczcie, tyle lat można coś najbardziej abstrakcyjnego. I wtedy my możemy po pierwszej literce się nauczyć naprawdę świetnych rzeczy i zapamiętać. I wtedy w sklepie idziemy i mówimy sobie mały, miś, coś tam, nie? Te rzeczy, które się dzieci z wieczek nauczy, to całe życie pamiętają. No właśnie, szkoda, że nie czegoś bardziej wartościowego, ale też może być. Także zobaczcie, można. Zaangażowanie dla dobra wspólnego. Jeżeli mamy wiedzę na jakiś temat, jeżeli czujemy się w czymś mocni, jest tyle możliwości, jest tyle fajnych osób, które naprawdę aż chcą czerpać wiedzę, umiejętności, to, co my, na czym się znamy, bo nie każdy się na wszystkim zna.
I transgresja to jest to, że wykraczamy poza to, co jest takie naturalne, proste, takie życiowe, tak? Że musimy zjeść, musimy iść spać, musimy, nie wiem, pójść do sklepu, tak? To jest takie zwykłe. I tu już wchodzimy w ten klimat, dlaczego ten czas nam tak szybko leci, ale to zaraz. Konieczne jest to, żeby wyrabiać tą odpowiedzialność. Bardzo często gdzieś tam przytaczane w mediach są te kwestie. Oczywiście media, to jeżeli Państwo oglądacie telewizję, to nie jest tak, jak w telewizji mówią. To pamiętajcie. Ja występując na przykład w Telewizji Polskiej, gdzie pytają mnie o jakiś komentarz ekspercki, kiedy mówię 5 minut, wydaje mi się, że wow, napowiedziałam, udało mi się coś powiedzieć. Oczywiście jeden fragment wybiorę taki, który trwa na przykład 3 sekundy, i ja mówię coś na przykład z negacją, czyli nie podobało mi się to, tak? I to jest tyle. Wyrwane z kontekstu. Tak, wyrwane z kontekstu. Oczywiście jeszcze nie doszło do tego, że musiała pozew im dawać, tak? Że coś takiego wybrali. Ale generalnie to nie jest tak, jak się ludziom wydaje. To nie jest tak. Więc tutaj musicie Państwo też się zastanowić, co jest prawdą, co jest fikcją, bo 3 sekundy na przykład mojej wypowiedzi, no wyobraźmy sobie teraz, z mojej prelekcji. 3 sekundy, no to moglibyście wybrać ten mój wierszyk, nie? I sobie powiecie, no nie do końca psycholog, nie? O czym ona gada? Zobaczmy, jak to się zmienia percepcja. Bo budowanie dojrzałości moralnej to jest to, że nie myślimy w ten sposób. My umrzemy, to niech jakby wycinają ten las. My umrzemy, to niech te śmieci to już dla nas nie mają znaczenia. Właśnie o to nie chodzi o to. To nie chodzi o to przemijanie. Przemijane, jakby ta śmierć jest cały czas gdzieś, tak? Życie ludzkie jest strasznie kruche, ale jak każdy by tak myślał, że mam, nie wiem, 27 lat, 35, 80 i tak już mnie to nic nie interesuje, no to gdzie ta ewolucja? To po co wyszliśmy gdzieś tam, już nie wchodząc jakby w niuanse naszej egzystencji, ale to po co to wszystko, tak? Po co ta technologia, po co ten progres? Na dzieci, do wnuków. Na przykład, dokładnie, słuchajcie, do czego ludzkość doprowadziła? Ano do tego, że cząsteczki plastiku są już w deszczówce. Rozumiecie? Czyli wyszło z wody po to, żeby później spać. Drobinki, mikroplastik. Także to wszystko jest przerażające, jeżeli my czegoś nie zrobimy w każdym wieku. Czy to młodzi, bo którzy powinni być właśnie uczeni od starszych, od mniej starszych, od rodziców, od kolegów, to wtedy gdzieś to będzie miało wszystko sens. Tylko, że dorośli na to w ogóle nie zwracają uwagi. Politycy. Nie, no i firmy pakują w plastiki, no a my musimy dokupić, bo jest pakowane w plastiki. I to są to szkodliwe. Ale na przykład możecie co zrobić? Idziecie z wielorazową siatką do sklepu, nie? No, ja to już, właśnie. To jest trochę, to jest tak. A przede wszystkim to jest tak, że podwyższa się opłatę za śmieci, a tam idzie to wszystko w jedną kupę i nic się z tego nie dzieje. Czyli odpady zmieszane. Tak. A nas każą segregować i za to jeszcze więcej płacić, a później to idzie dalej. Albo to spalają te przecież, podpalanie tych wysypisk. No przecież tak. Kto to robi? Generalnie biznes. Biznes, oczywiście, że tak, ale zobaczmy, gdyby każdy z nas dzisiaj poszedł do sklepu i wydał, powiedzmy, po pięć dyszek i wziął to wszystko, spakował w jednorazówki, to zobaczcie, ile więcej złego by się zrobiło. Jeszcze więcej. Dlatego trzeba zacząć od siebie, od swojej rodziny, zbieranie nakrętek, tak, jakieś różne akcje. Zaczynać od siebie, od tego, co jest najbliżej, bo to, co gdzieś tam jest wyżej, na co nie mamy wpływu, jest błędnym kołem. Ja badałam problem, jak była kobieta, która była z sklepu, dużego sklepu i chciała wypaść artykuły, które nie są w folii. Chciała dużo i w sumie wybrała chyba z 5 pozycji, bardzo niewiele, i okazało się, 5 pozycji, 3 miały papier, a jak otworzyła papier, była folia. No to jest takie oszukaństwo. Myślę, że twórca plastiku kiedyś był wielkim jakby innowatorem, tak, wynalazcą. Teraz już robi kilkadziesiąt fikołków w grobie niestety, że to w tą stronę poszło.
Teraz nie ma nic bez tego plastiku. No najtrudniejsze jest to, że jednak ten plastik znajduje się w brzuszkach takich zwierzątek, jak rybki, ale pamiętajmy, że to jest całość. My pamiętajmy o tym, że ta dojrzałość moralna związana jest z tym, żebyśmy jednak szanowali, aktywnie działali, mieli taką aktywność obywatelską. Zwróćmy uwagę czasem, jeżeli ktoś bierze 50 folijek, dlaczego by tego nie zrobić? Może jedną wystarczy. No i przede wszystkim, żebyśmy sprzątali po sobie. Tak. No właśnie, no to też jest kwestia. Obywatelskość, to co my możemy zrobić dla innych. Pamiętajmy, że ten lęk jest zawsze czynnikiem motywującym do zmiany. No czasem jest nam głupio zwrócić uwagę komuś, tak? Posprzątaj, nie wyrzucaj, nie rób tak. Ale jeżeli tego nie zrobimy, to... Zależy jaka będzie też odpowiedź. Bo to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Bardzo istotne. Jak starsza osoba zwraca uwagę właśnie, nawet w takim środku komunikacji. I czasem naprawdę dostanie tak niewybraną odzywkę, że... Oczywiście. Bo osoby starsze nie mają szacunku. No tak. Po prostu od góry nie ma po prostu szacunku dla osób. Ktoś nie ma tego złośliwie, albo na przykład jakby zjadli, nie, albo za jakimś przekąsem. To nie spokojnie. A spotka się za nic. To samo, co jest wśród kierowców, bo jeszcze na przykład ja prowadzę. I mówię, nie cierpię prowadzić samochodu, gdyż jest zbyt wiele nas. Jest. Ja też jestem kierowcą, wiem o czym już nie mogę. Wiem o czym czasem mówi, ale jednak mimo wszystko, gdybyśmy wszyscy byli agresywnie zastawieni, gdybyśmy wszyscy robili w ten sposób, no to nikt by nie wyszedł, tak? Albo byłoby codziennie mnóstwo. Tak, zacząć od siebie, a później. Pamiętajmy też, że zawsze jest to duże ryzyko. Zawsze jest to duże ryzyko, ale jeżeli go nie podejmiemy, to nie będzie tego rozwoju osobistego. I co z tym czasem? Ma ktoś odpowiedź na to pytanie? Nie, to ma wytłumaczenie z psychologii poznawczej. To jest wytłumaczenie w naszym mózgu. To nie jest czas. To nie jest to, że gdzieś tam się coś zmienia, bo czas jest ten sam, jest stały, nie ma innej możliwości. Otóż, wcześniej wydaje nam się, że ten czas szybciej, nie szybko leci, czy powoli, ponieważ przypomnijmy sobie teraz pierwszy pocałunek. Pierwszą jazdę samochodem. Pierwszy fryzjer, kupno pierwszej sukienki, pierwszą zakup, no to nie wiem, jakiegoś ciucha. Własne, prezent, osiemnastkę może, jakiś tort, wydarzenie ważne z mężem, nie wiem, jakaś rocznica, wesele córki, syna. No i co? Pamiętamy to wszystko? Pierwsze wydarzenie takie z dzieciństwa. Pierwsza komunia. Pierwsza komunia. Pierwsza komunia też pamiętam. Właśnie, zobaczcie. Dlaczego ta pierwsza komunia na przykład zapadła nam na całe życie? Czekało się. Jednorazowe, czekało się, przygotowywało się. Strój miał. Ale przede wszystkim to jest przeżycie duchowe, to jest najważniejsze, że nie chodzi o strój, to nie chodzi o sprawę, tylko to jest dla mnie. Dla mnie to jest przeżycie duchowe, teraz najważniejsze dla mnie. A to się zaraz rozwiązuje. Przeżycie duchowe, to wszystko się składa, jest przeżycie duchowe. Nie myślą o życiu. Myślą. Zależy od charakteru. Zależy od dziecka. Ale nie kupiono. Chodziło mi o to, że to były duże emocje. Tak? Na przykład nie wiem, czekanie na jakąś odpowiedź, tak? Zerwanie z chłopakiem. Albo utrata jakiejś tam miłości, śmierć kogoś ważnego. Zobaczcie, to było coś strasznie ważnego. Coś straszliwie ważnego, coś na co się przygotowujemy, coś na co gdzieś tam planujemy. I chodzi o to, że to było tak bardzo celebrowana chwila, nowa, gdzie w naszym mózgu się na to zrobiło miejsce. O
ono musiało zająć jakiś fragment, ta pierwsza komunia, czy ten pierwszy pocałunek, że ono gdzieś tu jest. A kolejne, no to już nie są takie jak te pierwsze. Zabrakło miejsca. Bo, gdzie, zabrakło miejsca, no tak, no gdzie ten w tym głowie, ile może nam wejść. Generalnie o to chodzi, żeby każdy dzień, żeby to tak tam szybko nie leciało, to chodzi o to, żeby robić coś nowego. Żeby nie robić zawsze tej jajecznicy z boczkiem, z szynką i z nie wiem czym, tylko żeby zrobić coś innego. Żeby wyjechać gdzieś, żeby gdzieś coś, pójść inną ścieżką, nawet się zgubić, ale żeby zapamiętać, że tamtędy się już nie idzie. Tak? Żeby nie chodzić tą samą drogą. Żeby nie chodzić tą samą drogą, żeby spróbować jeździć jakoś inaczej. Żeby się spróbować ubrać jakoś inaczej. To wtedy nasz mózg działa to tak, jakbyśmy zrobili dziennie na przykład jedną krzyżówkę. Albo oglądanie jakiś świetny film dokumentalny, gdzie gdzieś tam nam się to zapamiętuje. To jest istota tego, żeby się nam nie nudziło, żebyśmy coraz więcej zapamiętywali, żebyśmy coraz więcej jakby czuli, odczuwali, brali zapachy, smaki. Znacie takie osoby, które nigdy nie spróbują czegoś nowego do jedzenia? Tak. No właśnie. No na przykład mój tato. Jak zobaczył ostatnio żelka, którego jadła moja mama, to na początku tak obejrzał, zobaczył, czy to zjadliwe, nie? No i w końcu spróbował. I dla niego mówię, o ten żelek taki tam, ten nie wiem jak się nazywa, jak pewnie Haribo. No to tak, to dobre. Także zobaczcie, to jest kwestia tego, żeby się coś działo, coś nowego. No tak, najważniejsze, żeby spróbować. I tutaj, niestety, to jest w psychologii. Doświadczenia podobne do poprzednich nie są zapamiętywane. Nie są. Absolutnie. Być może nasze spotkanie zapamiętacie, bo jestem, mówię o czymś innym niż zazwyczaj. Jestem jakby nowa. Być może gdzieś tam wam to zapadnie w pamięć i będziecie mnie pamiętać jeszcze za rok, za dwa, a może za pięć. Ale gdyby to był zwykły wykład, albo gdybym czytała książkę, wam teraz, to uważam, że może do końca spotkania byście wiedzieli, kim jestem. I tyle. Myślę, że to na tym by się skończyło. Więc kolejne miesiące, lata, dziesiątki lat, wydają się coraz krótsze, ponieważ nie ma miejsca na te nowe doznania, nie ma miejsca na nowe różne rzeczy, które gdzieś tam nam do głowy wchodzą. I podobieństwo podobnych wydarzeń nas po prostu dobija i rozkłada. Ale są na to rady. Warto realizować nowe rzeczy. Warto angażować się w inne niż dotychczas zaangażowania rzeczy. Kolejne. Trzecie. Być zajętym. Nie mieć takiego czegoś, że cały dzień nie wiem, co ja będę robiła, bo ten dzień na 100% nie będzie zapamiętany nigdy. Planować aktywności. Wybierać towarzystwo niż telewizor, bo telewizor też nam mocno percepcję spowalnia. Jeszcze ten różny przekaz przekazywany właśnie w różnych takich serialach, nie do końca on się zgadza z tym, co się powinno myśleć, jak się powinno myśleć. Kontaktować się z ludźmi. Odebrać ten telefon niż powiedzieć, nie mam mnie w domu. Szukać ogłoszeń i reagować na nie. Poszukajmy, jeżeli mamy taką możliwość, czy to internet, czy to jakieś ogłoszenia takie typowo na kartce. Prowadzić działalność wolontariacką, a może ktoś akurat będzie chciał pomóc, a może ktoś będzie potrzebował pomocy. Dzielić się doświadczeniami i korzystać z życia, korzystać z tych możliwości. To są moje jakby warsztaty w stowarzyszeniu, no właśnie, Mali Bracia Ubogich, a tutaj jest, o tutaj, w tym miejscu. Tak zawsze liczę, że ktoś się będzie pojawił właśnie z Państwa na tych moich prelekcjach, ponieważ zawsze to jest, niby może, powiem tak, nie do końca może to przyczynić się do Państwa zmiany, takie moje gadanie, ale być może gdzieś tam otworzy jakąś szufladkę, być może gdzieś tam Państwo spojrzycie na coś inaczej, być może gdzieś tam się pojawi jakaś motywacja do zrobienia czegoś. Mówię już tutaj o zmianach takich totalnych,
Ale może spróbujecie spaghetti carbonara zamiast bolognese, nie? No to już będzie dla mnie sukces. Także wolontariat tutaj jest to bardzo ważne, że są te relacje, że nie do końca musi być dobrze zawsze, bo pojawia się ta złośliwość. Jeżeli mówimy o pracy z innym człowiekiem, zawsze są te dwie strony. Jednemu ma ruchomik, drugi ma świetny humor, no i przy starciu tych dwóch frontów przegrywa ten z dobrym humorem. I niestety tak to wygląda. Ale gdzieś tam ten człowiek z sercem jest człowiekiem zawsze z sercem, więc to jest taka podstawa tych relacji. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.